No, siadaj, zobaczymy. Trochę cienia będziemy mieli w twarz. Coś tak właśnie, widzę, że chyba słońce tu świeci. Ale siądź, zobaczymy, jak to tu wygląda. O, dobrze chyba. Witam Was na kanale MK Fishing. Kolejny raz z Darusiem. Musiałem go wykorzystać, że przyjechał do mnie, także ja Cię, Darek, bardzo witam i bardzo dziękuję, że przyjechałeś do mnie na Pstrągi. Zawsze uwielbiałem, jak wiecie, przynęty do rana, tym bardziej uwielbiałem Darka. Jesteśmy nad wodą, tak sobie łowimy, podpatrujemy, wymieniamy się doświadczeniami i troszeczkę opowiadamy sobie o starych dziejach, jak to, tak. Ile to nie było kiedyś ryb. Jak tak, to dawniej bywało. Tak. I tak postanowiłem Darka troszeczkę pociągnąć za język, żeby dla tych, no może coś dla tych powiedzmy starych wyjadaczy też coś się znajdzie, ale ktoś zaczyna łowienie na pstrągów, ktoś ma może pierwszy sezon pstrągowy, komuś może nie wychodzą te pstrągi, a Darek jest mistrzem woblera, to nie ma co tu ukrywać i wie wszystko o woblerach. Daruś, tak od podstaw, na co byś zwrócił uwagę, no jakie detale według Ciebie są ważne, nie wiem, jakiego sprzętu używasz, jak Ty łowisz te pstrągi, może ja się coś wtrącę, może mi się coś nie będzie podobało, a może się zgodzę. Zacznijmy może tak na początek od sprzętu, bo jest pod ręką. Widzisz, Ty masz krótszy kijek, ja mam dłuższy trochę, 2,40 i to jest taka długość dla mnie na małe rzeki w sam raz. Nie jestem fanem krótszych wędek, jakoś tym mi się operuje wystarczająco wygodnie, jest za krzaka wystawić, czasami burta, czasami jakaś wyższa, więc dla mnie długość optymalna, 2,40. Bardzo często polecam komuś na początku długość 2,40, to jest odpowiednia długość. Odpowiednia długość do łowienia z prądem, do łowienia pod prąd, choć jak zaczynamy, właśnie, może za chwilę o tym, jak chodzić. Więc ta długość 2,40, no CW to wiadomo, producenci różnie opisują, powiedzmy, że klasyczne kiedyś było takie 3,14, teraz to się trochę zmienia, no bo te przynęty są lżejsze i nieraz są źle opisane wędki, tak? Ja bardzo często polecam takie 2,8 do lekkich woblerków, do delikatnego łowienia, a już do takiego mocniejszego łowienia ja dzisiaj łowię wędką 3,12, bo ja dzisiaj twiczu, jakbym łowił klasycznie, bym łowił z przytrzymania gdzieś pod drzewami, to bym wolał wędkę 2,8, delikatniejszą. Na szczycie, no ja tak? Dosyć mocną, bo to jest do 14 gramów. Ale to tak jak mówisz, to jest z tymi opisami, to tak trzeba delikatnie z tym podejść. Trzeba wziąć kij do ręki i po prostu zobaczyć, jak ci to leży. I ta moc to też bywa różnie. Ważne, żeby ta szczytówka ładowała tą przynętę, żeby ona leciała. Nie, no pewnie no rzut ma być z nadgarstka, czy jak tam kto lubi rzucać, ale to ma być jakby samo z siebie. To ma lecieć, nie musisz machać jak tam, nie wiem, jakimś przysłowiowym cepem. Widzę, że masz żyłkę. Ja tak. Plecionka. Ty zwolennik żyłki. No może tak nie do końca. Stara szkoła. No ale rzeczywiście coś w tym jest. Stara szkoła i do tego to, jak Ci mówiłem, lenistwo, żeby nie chce mi się wiązać tych przyponów żyłkowych. Samą plecionką tak jakoś nie do końca do mnie to przemawia. Do mnie też. No, także idę trochę na łatwiznę, a po części to jest może kwestia też przyzwyczajenia. No wiesz, 30 parę lat łowienia pstrągów, zawsze na żyłkę. Po co zmieniać? I no, może kiedyś, wiesz, zmienię, bo ja już wiele razy mówiłem, że coś mi tam, wiesz, leży, a potem spróbowałem nowego i leżało mi jeszcze bardziej. Na pewno, nie zapieram się. Na pewno żyłka, jeżeli mogę Wam coś dopowiedzieć, to jest łatwa. Łatwa w obsłudze, mniej może się pląta, mniej jest agresywna, jeżeli chodzi o szczyt, o splątanie tej plecionki, nie wiem, chociażby o gałęzie. Wybacza dużo błędów pod kątem holu, pod kątem ryba potrafi powtórzyć na żyłce. Na plecionce, samej plecionce ja odradzam łowienie. Dla mnie dramat dla ryby, dramat dla łowienia, dramat dla czucia i szczególnie dla kotwic i dużych pstrągów. Jest problem z wyholowaniem. Ja to już nieraz mówiłem, że łowię cieniutką plecionką, ale łowię z tym przyponem długim, żyłkowym, czyli jakby łączę te dwie cechy. Nie będę się teraz o tym rozwodził. No sam widzisz, że jest to dobre. Jakby tak. Ryb się nie płoszczyć, w holu jest, nie ma problemu. Aczkolwiek, no tu trzeba niestety no, dowiązać tą żyłkę z plecionką i może pewnie. Pewnych... przy rzutach, wiesz, tak. Cienka plecionka, no trochę fajniej to leci. Dłuższy rzut, to lepsze takie ładowanie. No są te takie detale. Ale no, jest też kłopotliwa pod kątem dobrego węzła. Pod kątem tego, że jak zerwiesz, to masz kupę wiązania, tak? Więc, no, więc jest kłopotliwa. Ale powiedz tak, na dzień dobry, mamy marzec. Pod prąd czy z prądem? W ogóle jak ty łowisz? Bo wiesz, 99% czasu chodzę pod prąd. Pod prąd, czyli tu wyjaśniam, w górę rzeki. Dokładnie i przynęta jest prowadzona z prądem, czyli dosyć szybko. Ja w ogóle generalnie lubię łowić szybko.
Może przez to, wiesz, omijam te pstrągi, które nie są zbyt aktywne, gdzie trzeba byłoby mu wolniej trochę tam podłubać w miejscu, to tak jakby ja ich nie łowię po prostu. Nie? Szukasz tego aktywnego, tak, tego na żerowaniu. Tego aktywnego. Bardziej, no trochę kilometrów więcej nabijam, mhm. ale no jak to lubi, to wiesz, każdy pewnie będzie miał jakąś swoją szkołę. Ale nawet styczeń, luty idziesz z prądem. Znaczy idziesz pod prąd i łowisz z prądem. Raczej tak. No raczej mówię, tak. Tam powiedzmy w 5% przypadków zdarza mi się odwrotnie. Kwestia podejścia pod miejsce, kwestia możliwości obłowienia miejsca. Nieraz wymusza tylko jeden kierunek. No dokładnie, zdarza się tak. Czasami, wiesz, bywa tak, że jak masz jakiś fajny dołek, obławiam go z prądem, a potem obchodzę łukiem i powtarzam go jakby na przeciwną stronę. Nie? Przytrzymanie. Często w tym momencie zmieniam przynętę, na przykład z takiej, która chodzi dosyć płytko, na tą, która nurkuje głęboko, albo odwrotnie. Aha. Także, wiesz, no, nie można się, wiesz, jakby jeden schemat pisać. I jedną przynętą łowić i schematycznie. Teraz tak, no bo ja jestem tutaj zwolennikiem, tutaj też może dodam, że ja bardzo często powtarzam, że tak do początku kwietnia wolę chodzić z prądem, czyli wolę chodzić w dół rzeki z prądem, mm-hmm. obławiać po łuku, obławiać delikatnie, obławiać pod koszonkami, no chyba, że tak jak dzisiaj jest bardzo płytka, bardzo mała woda, wtedy jakby ona wymusza łowienie pod prąd, chodzenie pod prąd i łowienie z prądem, dlatego że no samo podejście do ryby jest niemożliwe wręcz w dół, dokładnie. Ale przy większej rzece, jakbyśmy byli na Dobrzycy, to na pewno bym spróbował iść w dół. A z kolei widzisz, jak ja łowię pstrągi na sanie, gdzie łowię siłą rzeczy częściej, bo mam blisko, no to tam schodzę wyłącznie w dół. Ale to jest zupełnie, wiesz, inny charakter wody, nie? Wachlarz. To wiesz, to tam się wykonuje rzuty na, wiesz, granica możliwości, ile tylko jesteś w stanie, nie? To jest nieporównanie, tu jesteśmy nad jakimś, wiesz, w porównaniu z sanem to jest mikrociurek. Tak. A tam mamy wielką rzekę, szeroką, wiesz, stosunkowo płytką. Można chodzić pod prąd jak najbardziej, tylko że przejść 5 km w ciągu dnia pod prąd, cały czas w nurcie po pas praktycznie, no to się wykończy. A powiedzmy, jak już chwyciliśmy ten san, bo może ktoś łowi z widzów na sanie, to rzucasz bardziej w dół, czy jednak w poprzek rzeki, po łuku prowadzisz? Co ci się częściej sprawdza? Najczęściej to rzucam lekko pod prąd. A, mimo wszystko? Mimo wszystko, wiesz, ja schodzę, ale łowię jakby w poprzek nurtu, nie? Aha. Rzut jest lekko pod prąd i w takim, wiesz, dryfie, żeby tą przynętę... Takim wachlarzowym dryfie. Tak, wachlarzowy dryf, tak żeby woda zabierała ci tą przynętę i wobler załóżmy, no to on pracuje w zasadzie bez użycia kowrotka. Tam wybierasz luz, ale tak go sobie fajnie on sobie sprowadzasz. Tam pyka i idzie tak. Do ciebie jakby po łuku z prądem, tak. Delikatnie wchodząc pod prąd. Po dużym łuku to, i jest znoszony z prądem. To ja ci powiem, że to tak trafiłeś, jeżeli ja bym miał łowić na dużej rzece, a jeżeli łowiłem na trochę większej rzece, to zawsze też lubiłem stanąć, żeby delikatnie wyprzedzić rzut tak. I takim fajnym łukiem wprowadzać do siebie przynętę. Nie? To jest bardzo dobre, że ona jej napływa, ale tak wolniej troszeczkę i kolebie. W tym momencie, wiesz, ta przynęta trochę naśladuje jakąś, nie wiem, chorą, osłabioną rybkę, znoszoną nurt. Która jeszcze walczy. Tak, ale dokładnie. Ona już tam jest powiedzmy łatwym kąskiem, bo taka, która płynie jak rakieta pod prąd, to nie jest łatwa zdobyć dla żadnego drapieżnika. Tak. No to tutaj dobrze widzisz, że zadałem to pytanie, więc na tych większych wodach widzisz, że to jest bardzo dobry schemat łowienia. Po łuku, jakby w poprzek rzeki, ale jednak delikatnie wyprzedzając rzut, tak? Tak, zdecydowanie tak. Jakieś takie niuanse, nie wiem, jak ty to widzisz pod kątem, nie wiem, samego przemieszczania się, chociażby po takiej małej wodzie, a też pod kątem takiego sanu. Czy na sanie idzie podejść blisko tą rybę, czy to ona jest płochliwa? Jak ty to Myślę, widzisz? Myślę, że zdecydowanie mniej płochliwe są w takiej dużej rzece niż tu. I jakbym miał tutaj, jakbym był sam, załóżmy, na takiej rzece, to starałbym się iść jak najwięcej wodą pod prąd. Wodą, delikatnie tak. Tam, gdzie wypłycenia, no bo tam, jednak gdzie te jest drzewo. To możliwe, wiesz, i wtedy jesteś w stanie, jeżeli idziesz powoli, po cichu, ta fala cię nie wyprzedza oczywiście, to jesteś w stanie podejść naprawdę bardzo blisko. No, mnóstwo pstrągów złowiłem, no, prawie że na długość szczytówki. Tak, jeżeli idziemy pod prąd. Tak, jeżeli idziemy oczywiście pod prąd. Natomiast idąc brzegiem już jest troszeczkę trudniej, no bo jesteś wyżej. Wiesz, jak ryby widzą, tak, każdy tak, wie. Tak, no, bo to... Czym wyżej, tym gorzej, tak. Dlatego niska pozycja, daleko od burty. Daleko od burty, albo w ogóle środkiem rzeki i wtedy obławiasz oba brzegi, masz do dyspozycji. Też tak nie można. Nie każda rzeka pozwala brodzić, nie? Ale tam, gdzie jest to możliwe, to staram się właśnie w ten sposób. No ja jeszcze jak chodzę w dół rzeki, do tego kwietnia, przy tych takich większych, średnich rzekach, to jeszcze staram się naprawdę, wiesz, no też znajomość łowiska, ale mimo wszystko, no wtedy się nie brodzi, jakby się chodzi po burcie. No tak. Ja w ogóle na średnich rzekach nawet później potrafię nie wchodzić do rzeki, bo nieraz rzeka nie pozwala dać, żebyś do niej wszedł. Musisz iść burtą. Co prawda podchodzisz te ryby od ogona, czyli idziesz pod prąd,
ale mimo wszystko ja staram się jak najdalej iść od burty, jak najbardziej podchodzić prostopadle do rzeki, do stanowiska. Naprawdę ja zwracam uwagę na zagłębienie, czy to jest skarpa, czy to nie jest skarpa. Staram się podchodzić z niskiego pułapu, staram się naprawdę zwracać uwagę, gdzie deptam, żebym nie depnął na patyk, żeby on nie trzasnął. Wiadomo, że im więcej ostrożności zachowasz, tym szanse twoje rosną. Tak. Bo jak będziesz spłoszony pstrąg nie zwedzie. No nie weźmie, jak będziesz szedł jak koń, tupał nogami, łamał gałęzie, wiesz, przedzierał się gdzieś tam nad rzeką, no to szanse spadają dramatycznie. No zauważyłem, że łowisz dosyć szybko. Nawet tymi klasycznymi woblerami, tak, tymi ze sterem, takim nazwijmy to, umożliwiającym ich mocną pracę, typu Invader, typu stick, jakby no nie robisz takiej pauzy do końca tymi przynętami, gdzie ja jestem zwolennikiem wolnego łowienia dosyć, z pauzą. Dosyć szybko, wiesz, no mówię, dlatego, że łowię tak szybko, to mówię, prawdopodobnie jakąś część pstrągów omijam. No one, wiesz, może miałby ochotę zażerować, uderzyć, ale to by musiał być, no taki, ta przynęta by musiała dłużej mu popracować gdzieś w zasięgu wzroku, a takie szybkie, uciekające, z tym, że to też jest dobre, wiesz, na ryby, które stoją gdzieś tam na żerowaniu i on często instynktownie atakuje. Może byś powiedział, Darek, jak według ciebie, nie wiem, taka idealna miejscówka pstrągowa by może wyglądała? ciężkie pytanie może, nie? No ale na co byś młodym wędkarzom kazał zwracać uwagę, no bo jak chodzisz po rzece... Znaczy, słuchaj, no bo według mnie to tak, żeby miejscówka była dobra, to ryb musi spełnić z punktu widzenia ryby jakby dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze to bezpieczeństwo dla niej. Mhm. No, pstrąg musi tam się czuć dobrze, bezpiecznie i w pobliżu musi mieć dobre żerowisko. Czyli wszystko na przykład jak z płytkiej wody, jeszcze jeżeli tam jakieś roślinki rosną i tak dalej, wchodzi ci w głęboką dziurę, to właśnie taka miejscówka wydaje mi się byłaby najlepsza. Nurt, który niesie mu pożywienie, larwy wszelkiej maści i tak dalej, owady, i dom, z którego on może sobie wyjść i te larwy tam, czy te owady, czy rybki zbierać po prostu. To taka wzorcowa. No ja tutaj taka mogę... wzorcowa, wiesz, no to bardzo trudno, wiadomo. Ja wiem. Doły na ale zakręta. To się wszystko zgadza, tylko że ja to tak jeszcze wam kazał zwrócić uwagę na dwa aspekty, bo dobrze powiedziałeś. Fajne wypłycenie, średnie wypłycenie, najlepiej jakieś wypłycenie nie mocno odkryte, typu, że równe dno, tylko te dno jest delikatnie muldowate, delikatnie patykowate. Tak. Takie, wiesz, te podłoże jest ciekawe, ona jest płytka, ale ciekawe. Tak. To on się tam bezpiecznie czuje, fajnie wchodzi na takie podłoże. Jest ten dołek, okej. Okay. Ale ten dołek dla mnie, tak jak ty mówisz, musi mieć schronienie. Dla mnie właśnie ważne, żeby w tym dołku była burta, baldachim z korzeni, fajnie podmyty brzeg, żeby on nie był w tej głównej wodzie, tylko jakby nazwijmy to pod lądem, pod krzakiem. To jest bardzo istotne. I teraz, jeżeli chodzi o takie te miejsce, powiedzmy, połączenia tego dołu, to fajnie jak cała woda, widzisz, że w pewnym momencie schodzi w jedność. No. Cała woda, jakby każdy pokarm, który płynie tą wodą, jest wręcz noszony do tej chaty. No nie? Właśnie, i to są takie to są takie bankowy, nie? To są takie bankowy, których nie możecie omijać i na pewno w których serce bije mocniej. No, oczywiście zdarza się tak, że czasami łowi się pstrągi w jakichś takich nietypowych, banalnych miejscach, czy banalnych. No, wydawałoby nam się, że w okolicy mamy lepsze miejscówki, a ryba bierze z jakiejś takiej nie do końca... Średniej wody, no, nie? Z takiej średniej wody, ale to może być też spodyktowane tym, że ten pstrąg właśnie z tej super miejscówki, tej głębokiej dziury, wyszedł tam właśnie na żerowanie. Nawet po te 20, 30, 40 metrów potrafi przepłynąć tak. Gdzieś mu tam pasuje te miejsce żerowe, gdzieś on tam się ustawia, bo tam jest jeszcze w miarę dobre dno, jest może fajny układ brzegu i tak naprawdę do żerowania nie potrzebuje dziury. No nie, do żerowania absolutnie nie potrzebuje. Wręcz nie żeruje na dziurze. Ja nieraz to chłopakom mówiłem na małych rzekach, że macie dół, oczywiście dół obławiajcie, ale bardzo mocno zwracajcie uwagę na wejście w dołek, na ten napływ na dołek. Dokładnie. I dużo dużych pstrągów, moi koledzy dzięki moim sugestiom, potem dzwonili do mnie i złowili, mówili, ty Marcin, miałeś rację, no te 3-4 metry powyżej dołka rzuciłem i mi wziął taki 50 cm pstrąg, nie? I on nie stał w tym dołku, oczywiście był mieszkańcem tego dołka, tak. Ale on stał odpowiednio wyżej, on żerował. No bo właśnie wiesz, to my powiedzieliśmy o takim idealnym miejscu, które zawiera w sobie zarówno bezpieczeństwo dla tej ryby i pokarm. Ale dla takich miejsc nie ma zbyt wiele, no ideał nie zdarza się zawsze, więc drugim takim jakby miejscem to jest właśnie to, o czym mówimy. Dołek jest, on tam się czuje bezpieczny, ale pokarm mu nie wnosi w ten dołek. Nie, ta woda nie spływa tak, jakbyśmy sobie życzyli, czy pstrąg by sobie życzył, więc on siłą rzeczy musi gdzieś wyjść, tak, żeby sobie zażerować. No, to tak byśmy mieli tą miejscówkę, te prowadzenie przynęty
sposób podstawowy omówione, bo to się tak nie da. No nie da się. Łowisz głównie woblerami. Może tak pokażemy tutaj moim no fanom, właśnie, jakie woblery robi Dorado i jakie woblery, jak ty łowisz, jakimi woblerami, jak ty stosujesz, jak się w ogóle te woblery nazywają? Invader. Inwaderek. Podstawowa moja broń, 5 cm, ewentualnie, jeżeli warunki tego wymagają, to mniejszy, 4 cm. Kolorystyka tutaj jest akurat kwestią jakby przypadkową w tym momencie, bo to nie... Może zaraz sobie o kolorach porozmawiamy. Tak. Inwajderek, ja też lubię inwajderek. Lubię zielenie, ale czasami taki wściekły czerwony też potrafi być skuteczny. Jeżeli... Jak prowadzisz inwajderka? Bo w ogóle widziałem, że dzisiaj bardzo dużo łowisz inwajderki. Tak, inwajder to jest dla mnie przynęta, którą prowadzę głównie z prądem. Prądem, wachlarzem, aha, on schodzi fajnie, głęboko, nurkuje, ma dosyć wyraźną, mocną pracę, więc dzięki czemu jak prowadzisz z prądem, cały czas go czujesz fajnie, masz ten kontakt z przynętą. Jeżeli łowię więcej pod prąd, czy powiedzmy też zdarza mi się schodzić dłużej, jakiś rzadziej, ale jednak, to wtedy często stosuję takie, wiesz, widzisz, podłużne. Sticky. Tu mam sticky. Tu mam 5,5, nie mam tu przy sobie, gdyż w innym pudełku 4,5 cm, czyli odrobinę mniejszy. Ja mam. No, tu jest 5,5 cm. I to są przynęty, które łatwiej się prowadzi pod prąd, bo one stawiają zdecydowanie mniejszy opór. O, pokażemy. Ja mam całą garść tych sticków 4,5. O, proszę bardzo. Dzisiaj zresztą był też na wędce przez chwilę, bo się wyłamałem na chwilę. Bo nic z tego Twitcha nie chciało brać, mówię, założę sticka na chwilę. Bardzo fajna przynęta, bardzo wdzięczna przynęta do prowadzenia z prądem. Ja ją też z prądem używam. Tak, jak najbardziej. I po łuczku. Nieduża przynęta, ale potrafią na nią wychodzić fajne ryby. Invader z kolei, jak jest, wiesz, to stosunkowo wolny nurt, to go się fajnie prowadzi pod prąd, ale jak już gdzieś ta woda mocno ciągnie, to on stawia duży opór. Nie jest to, nie ma w tym nic złego, ale jakoś wtedy tak przyjemniej mi się łowi przynętą, która stawia troszeczkę mniejszy opór. Stick ma drobniejszą pracę taką fajną, no żeby nie łowić cały czas jednym woblerem, to trzeba zmieniać. A tu mamy tego właśnie nowego. A tu mamy nowość, ale na tą nowość oczywiście Was zapraszam do innego filmu, gdzie poświęciliśmy troszeczkę czasu tej nowości i gdzie ją dokładnie omówimy, jak tym łowić, jak to prowadzić i jakie są kolory. A co jeszcze masz pstrągowego? Ja coś mam tu pstrągowego, coś dzisiaj mi wpadło do pudełeczka. Zobaczcie, jak to się nazywa? Blagier. Blagier. Oj, przepraszam, spadnie. Blagier jest... No taki nietypowy, tak? 3,5 cm, czyli stosunkowo mała przynęta, ale zobacz jaki ma długi ster. Tak. I to jest taka, wiesz, do zadań specjalnych, krótkie, głębokie dołki. Krótkie, głębokie dołki, blagierek. Wtedy on tam, czyli takie już łowienie bardziej w dół rzeki. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Też po łuczku. Wiesz, tak. Po tym jest też wersja tonąca, więc się tym łowi, wiesz, on idzie do dna wtedy jak dobra. Jeszcze wachanówka. Jednej przynęty mi tu brakuje. A tu mam jeszcze, oto jest klasik. Klasik piątka. Płytsze łowiska. Ale siódemeczki nie widzę u Ciebie klasika. Dużo u nas ryb pada na... No wiesz, ja tutaj mam pudełko takie bardziej sanowe w tym momencie. klasik, no. Tak. Klasik dla mnie już typowa przynęta do łowienia bardzo daleko od siebie w dół rzeki. Czyli te chodzenie moje wiosenne, chodzenie zimowe łowienie. Po łuczku bardzo mi się sprawdzał. Bardzo mi się sprawdzał, jeżeli chodzi o łowienie na takiego przytrzymanego właśnie w takich płytkich wodach, gdzie inne woblery mi grzęzły. Dokładnie. To on króciutko chodzi, tak. Fajnie drobi, daleko go można wypuścić, daleko go można rzucić i powolutku do siebie, czy po łuku do poprowadzenia. Czyli tak, taka przynęta jest do łowienia w dół. Na płytsze wody. Tak. Stick Invader to raczej są przynęty na dołki. A klasik, no gdzieś nie zawsze mamy głębokie doły, no, do dyspozycji. No, kilka woblerków w zasadzie wystarcza. Mam ich tu oczywiście trochę więcej, ale to na wypadek, gdybym gdzieś coś urwał, to pewnie będzie się wszystko dublowało. A, tu mam jeszcze, no, jak widać, stick, invader, tak. Kilka klasików, jakieś twitche. I nowe twitche. No, i nawet jakiegoś. I piękny kogucik się trafił, ale nawet ładnie zrobione, ci powiem. Nie mam pojęcia, skąd go mam, ale fajny, ładny. Tak. Taki dobry kolor ma. Tak, no jest jakąś gumkę, bo trzeba czasami też mieć taką przynętę. Tak. Nie unikam, łowię nie tylko na woblery, łowię na różne przynęty. Siłą rzeczy łowię najwięcej na woblery, ale... Kolory twoje najlepsze? Ale gumy. Ojej, wiesz co, ja jestem fanem wszelkiej maści zieleni. To już pokazywałem ci tutaj, o, strzebelkę. No właśnie, no to widzę. Taka moja, jakby podstawowa broń. A to taką broń. Nową masz. A to taka, wiesz, to imitacja kozy w zasadzie, aha, ale no można to pociągnąć jako szczebla. Strzebla jest podobna. Imitacje pstrągów i tu jeden z moich ulubionych kolorów, zawsze mi daje ryby. Taki tęczaczek.
Taki z brązowym grzbietem. Tak, taki, trochę taki... różu, trochę niebieskiego, jakiś tak, taki... Tak, tak, taki... No, stonowany. Tak, kolory. W Rapali ten kolor nazywa się RT, u nas zresztą też. A białe? Bo my bardzo dużo łowimy na białe. Ja też. A, no widzisz. To jest. Też pokaż. Duszek. Duszek. Klasyk, no, duszek. Jest. Naprawdę potrafi, szczególnie właśnie zimą, szczególnie na wczesną bardzo wiosnę, dużo, tak, potrafi bardzo dużo ryb łowiłem na białe woblery. Widzisz, no białe gumy zawsze były skuteczne, nie? Tak, i tak. Na wszystkie gatunki ryb. Czemu by biały wobler miał być nieskuteczny? No i ten biały wobler naprawdę robi robotę. U nas tak. Też tutaj robi robotę. Dużo ludzi łowi na te woblery i dużo ludzi sobie chwali na te białe na południu, woblery. Czy w Sanie, czy w Dunajcu, to samo. Biały jest zawsze dobry. Także no co, jeżeli jeszcze nie łowiliście pstrągów, to macie już jakąś podstawę, jak je łowić, jak je szukać może. Jeżeli łowicie pstrągi, a nie macie w pudełku woblera Dorado, to ja oczywiście was do tego namawiam, żeby spróbować sobie chociaż kilka egzemplarzy zakupić. Na pewno na pracują pewno i na pewno spróbować. Złowią rybę. No i spotkamy się może gdzieś nad wodą. Zobaczymy jak tobie pójdzie z Twitchem. Tak, a zobaczymy jak mi pójdzie z Twitchem. A ja was oczywiście, korzystając z tego, że spotykam się z Darkiem, namawiam do wzięcia udziału w konkursie, który tutaj Daruś zasponsorował. Mamy dwa komplety różnych woblerów pstrągowych. Wystarczy w komentarzu napisać, że bierzecie udział w tym konkursie i coś ciekawego napisać na temat, nie wiem, łowienia pstrągów, na temat waszych odczuć, na temat może jak wyłowicie na woblery, może który wobler wam się najbardziej podobał, który wobler wam się sprawdził, a może jakąś ciekawą historię związaną z woblerami Dorado. Jeden komentarz wybiorę ja, jeden komentarz wybierze Darek i wylosujemy dwóch zwycięzców. Myślę, że tak od publikacji filmu damy 2 tygodnie im na te komentarze i potem jakoś wybierzemy dwóch szczęśliwych moich fanów i nagrodzimy ich przynętami z Dorado. Oczywiście zachęcam do lajkowania, zachęcam do subskrybowania i widzimy się na kolejnym filmie. Łamcie wędy i śmigajcie nad wodę, bo tam zawsze jest szansa złowienia ryby. Zawsze. Siedząc w domu nie złowimy niczego, a tu przynajmniej nawet dziś, nawet jeżeli nie biorą, to pogoda jest fajna, możemy się dotlenić. I nie wiesz, kiedy ta 50 wyjdzie. No nigdy nie wiadomo. No i to jest przyjemne. Tak. Także na razie i do następnego.